Siemandero, mamy sobotę, ostatni dzień nadawania. Znowu będzie przerwa. Jutro, 7 rano, podjeżdża do mnie kolega. Wsiadam w samochód i ubywam za Gramanicę. Tak, znajdujemy się w hali. Chciałem rozwiać pewne wątpliwości. A to jest i on. Władysław, a znajdujemy się tutaj nieprzypadkowo. Muszę Władziowi, kurde, zobaczcie, ja tak czułem, że 10, a ja 13, ale czekajcie, ja mam chyba tutaj klucze jeszcze. 30, chciałem się pochwalić, Kuba, jak mnie nie było, to 30 już jest zrobiona, gotowa praktycznie do odbioru, ale właściciel jest też w Niemczech i odbiór będzie dopiero... Odbiór dopiero w czerwcu chyba, czy w maju będzie. Potrzebuję 10 kluczy. Muszę zabrać z Władka akumulator. Raz, że jest przeznaczony już do ładowania. Dwa, że na zimę nie będzie tutaj stał przecież. Kuba wyprowadził gniazdo. Jeszcze tego nie było. I co? A ja ten akumulator potrzebuję włożyć do innego samochodu. Będzie użytkowany przez zimę. Jednym słowem. Także zawsze to lepiej, żeby akumulator był użytkowany. Tak. Wysuwamy. Chciałem się z wami też pożegnać, życzyć wam pomyślności i sukcesów przy okazji tego, że wyjeżdżam. Ja ten kluczyk wezmę i wezmę tamtą 13, bo znowu w tamtym samochodzie nie wiadomo, co będzie. Moglibyście powiedzieć, że weźcie się, ciulu, nie wygłupiaj, jedź kup akumulator. No ale jest taka sprawa, że ten samochód akurat jest już na wylocie u nas. Będzie sprzedawany dosłownie w przeciągu może miesiąca, może dwóch. I nie będę inwestował tam w akumulator nowy. Zwłaszcza, że we Władku stoi taki, który się tam zmieści. Zima, jak widać, zaskoczyła. Śniegu nawaliło. Dobrze tą wodę wypchnąłem trochę wczoraj, bo ziemia jest zamarznięta. I nic nie wsiąkło na podwórko, tylko ładnie spłynęło na ulicę i poszło dalej w rowy. Tak więc trochę zawsze to lżej. Tak, będę z powrotem na połowę lutego. Wtedy zrobimy akcję nawozową. Mam też tam jakąś wizytę u lekarza. Jakieś powiązane po prostu sytuacje. I później dopiero już chyba aż na... Chciałbym jak najdłużej. A co to stokrotka moja robi? Nie boisz się śniegu? No to dobrze, to się baw, póki jestem. Tak, tutaj właśnie muszę sobie poradzić z tym akumulatorkiem. Tak jak mówię, chciałbym przesiedzieć bez zjazdu, ale oczywiście to się nie będzie dało, nie? Dlatego, że zawsze coś, jakieś opryski, nieopryski. A propos teraz oprysków i zabiegów. Ja bym się... No muszę się przyznać, do pewnych rzeczy. Ursusa, jak widzicie, nie ma. Mimo, że wyjechał od Mateusza. Sami słyszeliście, że coś tu jest nie tak i nie wiadomo, o co chodzi. A zazwyczaj jest tak, że jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze.
tego wkładamy. I Ursus został sprzedany. Ziemia się zmniejszyła. Rezygnuję z dzierżaw, sprzedaję swoje grunty. Gra o prąd się kończy. No niestety właśnie takie komentarze się pojawiały drogą dedukcji. Nie wiem, dlaczego ludzie dedukują od razu najgorsze. Jeden taki mądry człowiek kiedyś powiedział, że ludzie widzą to, co chcieliby zobaczyć. Czyli chcieliby, żeby nie szło. Ładnie pali, widzicie? Ale mimo wszystko chyba podłączę jeszcze prostownik. Nagrywa. Tak jak mówię, że ludzie chcieliby, żeby nie szło i widzą to, co chcieliby zobaczyć czasami, nie? Że się stoczył, że znów pije, że przeniewierzył gospodarstwo, że mu nie idzie, że musiał sprzedać, że głupoty robi. No taka jest natura chyba nasza. Nie da się z tym walczyć za bardzo. Przynajmniej ja nie widzę sposobu. Ja też się nie denerwuję i nie spinam takimi komentarzami. No są, były i będą. Nauczyłem się z tym żyć. Po prostu. Ale no niestety znowu muszę was zawieść. Jeszcze się znowu nie stoczyłem. Dalej stoję na nogach i dalej walczę. A Ursusa nie sprzedałem. Mateusz zażartował, jednym słowem. To nie jest prawda, że Ursus już pojechał. Ursus nigdzie nie pojechał. Ursus stoi u Mateusza i czeka na dokończenie. Jeżeli nie wierzycie mi, to poproście Mateusza, żeby wam to udowodnił. A dlaczego schowany? Mateusz musiał się zająć swoimi sprawami. Zarabianiem pieniędzy, naprawianiem ciągników. A u mnie zostało do dokończenia... jeden rozdzielacz trzeba zakupić, zainstalować. Ten do obsługi wyjść hydraulicznych, czterosekcyjny. No i intercooler. I poza tym... jest już, można powiedzieć, do odbioru by był, nie? No i będzie. Jest tak ugadane, że dosyłam ostatnią transzę, tam niecałe 5000 zł na zakup rozdzielacza, intercoolera. Mateusz to dokańcza, bo ciągnik odpala, jeździ, hamuje, skręca, wszystko działa. No nie był testowany jakoś silnie. W pola nie szedł, nie było kiedy. Przetestujemy tutaj. Podłączę od razu ten akumulator, który wyjąłem. Zawsze na warsztacie się przyda coś, wiecie, sprawdzić jakieś. Tylko zobaczę, czy ładuje. Ładuje, możemy iść. Także ten temat był tak przed Bożym Narodzeniem, początku grudnia, odstawiony. No i teraz wracamy do tematu, bo na lada dzień wychodzą pieniądze do Mateusza właśnie tak, żeby on to mógł dokończyć. Żeby na połowę lutego ciągnik znalazł się u mnie na gospodarstwie, tak abyśmy mogli nim już rozpocząć pierwsze prace. Rozsiewaniem kizarytu. To będą pierwsze prace, które zostaną wykonane. No i co? I będziemy go testować. I to już jest wszystko potwierdzone. Już nie będzie żadnych zmian. Przynajmniej razem z Mateuszem tak doszliśmy do takiego porozumienia i tak będziemy
No będziemy realizować w ten sposób te postanowienia. Tak więc ursusa można się spodziewać na gospodarstwie w połowie lutego. Ja wtedy akurat będę, ale czy będę przy odbiorze, nie jestem w stanie zagwarantować, dlatego że gdybym był tutaj w Polsce, na pewno siadłbym i pojechał, nie? Ale jeżeli będzie sytuacja taka, że samochód, ten traktor będzie odbierany podczas mojego pobytu, w trakcie mojego pobytu w Niemczech, nie opłaca mi się przestawiać wszystkich planów tylko po to, żeby pojechać. Ładowanie. Dobra, ładuję. Niech podładuję go jeszcze. Zawsze to będzie podładowane, nie? Tak. Tak, tak. Chyba to piękny ptak. No teraz ja muszę zrobić tak. To sobie. Tu. To sobie tu. Cyk. Nie, coś jest nie tak. Nie domyka szyby mi. Muszę, jak się akumulator odpina, trzeba szyby resetować. Jeszcze raz ustawiać do pozycji maksymalnej. I teraz cyk. I powinno być cyk. I domknięcie. Odsunięcie, zgadza się. Nie będę go nawet uruchamiał. Domknęło, zamykam, odpinam akumulator. Samochód tutaj zostaje. On ma coś takiego, stąd się to wziął, to jest akumulator dobry. Jak stoi więcej jak tydzień czasu, około tygodnia, już go rozładowuje. Gdzieś ciągnie prąd, jednym słowem. I teraz jest zamknięty, akumulator odpięty. Niech sobie tu stoi. Tak więc jeszcze raz. Ursus w połowie lutego będzie jeździł w tym gospodarstwie z tamtym rozsiewaczem. Tyle mam do powiedzenia. I to już są terminy ostateczne. Na szczęście. Ale nie to, że ja bym się jakoś tak nie mógł szczególnie doczekać. Tyle czekam, że poczekam jeszcze. No cóż więcej mogę zrobić? Mniej więcej przygotowałem wszystko do swojego wyjazdu. Mogę się ulatniać. Nie stanie mi zwinąć tylko ten przedłużacz jeszcze. Swoje rzeczy mam spakowane. Akumulator wymieniony. Piec wyczyszczony. Popiół wywieziony. Węgiel kupiony. Zasobnik zasypany. Trochę posprzątałem nawet. Może nie widać tego za bardzo, ale już nie ma jakichś wiader, folii, wszystkiego. A kwiecień, maj, tutaj będą ostre. Ostre rzeczy się będą działy. Nie mogę się już tego doczekać, bo tylko pierwsze te odwilże miną. Ja już będę gotowy, aby tutaj ruszyły te moje kopareczki. Razem z Ursusem podpiętym pod kiper, z przyczepą. Będziemy wybierać całą ziemię, tak aż do samej bramy. Postanowiłem również ściąć tego orzecha po to, aby wykorzystać tutaj to miejsce na parkingi, na parking, bo u mnie jest mało miejsca na tym podwórku mimo wszystko i tak kostka będzie ułożona od słupka wzdłuż tutaj, to będzie obrzeże, ten dom, tak jakby. I tak od tego słupka, jak będzie szła kostka, będzie obrzeże szło i tutaj zawinie pod kątem, pod same tuje, aż do samego budynku i już budynkiem będzie szło obrzeże aż pod wiatę. I postanowiłem, że w wiacie również wybiorę ziemię i zrobię kostkę, czyli kostka będzie pod wiatą również, tak jak i tu. I tutaj orzech zostanie wycięty i takie skośne parkingi, nie wiem ile tu samochodów wejdzie, 3 lub 4 po skosie. I ja sobie tutaj, widzicie, plac zluźnię. Wszystkie te samochody zmieszczą się tutaj, jednym słowem. Nie wiem, może bus nie, bo jest długi, ale bus nie wiem jeszcze co z busem.
szkoda sprzedać, a już muszę wymienić na coś nowszego, jeśli chodzi o tynkarza i tynki. Pewnie on zostanie na gospodarstwo, bo się przydaje. Nie ma sensu sprzedawać, bo ani pieniędzy się za niego nie zabiorę, a przydatny jest. I wół roboczy, nic mu tam nie brakuje, żeby tylko wyglądu może. Na gospodarstwo będzie akuratny. Plan jest jeszcze taki, aby z wiatą zrobić porządek, bo cieszyłem się budując, a teraz żałuję swoich decyzji. Trzeba było to zrobić bardziej estetycznie. Niestety widzicie, jak to wygląda. Tak więc tutaj ukłony i pozdrowienia dla Mikołaja. Mikołaj kiedyś pracował u mnie na wentylacji, ale krótko. On całe życie, no młody chłopak, ale robił dachy. Gdzieś tam nie miał chwilowo pracy, przyszedł do mnie na wentylację, ale po 3 tygodniach chyba znalazł na dachy w Niemczech. Rozstaliśmy się pokojowo i on właśnie dokończył mnie. Tutaj obicie tych murków i zrobił też podbitkę podrynne. Tego całego, cały ten murek po długości obił i parapety podoginał. I mam nadzieję jeszcze raz podjąć współpracę z Mikołajem, abyśmy tą wiatę wyprowadzili w jakiś sposób, żeby to wyglądało. Czyli też trzeba byłoby zrobić tutaj, nie wiem jak to się zakończenie to nazywałoby, podbitkę całą i od spodu chciałbym podbić to blachą, żeby ta wiata była tak jakby wykonana z blachy. H1 to jest chyba, nie wiem zresztą jakie H, ale też tej cienkiej profil, nie profil, tylko jak to się nazywa, trapez o tym małym profilu, taki jak na drzwi, nie? I ja bym sobie zrobił całą podbitkę tutaj, bo teraz żeby to wyprowadzać, to trzeba było tak ściągać blachę, robić membranę, łaty i znowu. Ale ja znajdę inny sposób. To zostanie tak jak jest, ja sobie to obiję od spodu. I tutaj damy kostkę, wszystkie te śmieci wyjadą. Nie mogę się tego doczekać, bo największe utrapienie zawsze był wygląd tego podwórka. Tutaj nie ma sensu, wiecie, poukładać wrzątek. Jak to i tak było to, nie? Nie ma co udawać, że wącha się gówno, a że to niby róża. Ale już niedługo, także z tą myślą wyjeżdżam i nie mogę się już doczekać powrotu. Trzymajcie się i niech plan będzie z nami.